Jak Feniks z popiołów na mapie rodzinnych wyścigów, po 22-letniej przerwie pojawił się peleton Kryterium Asów. Zawsze Kryterium Asów organizował policyjny klub kolarski, ale władze klubu uznały 22 lata temu, że klub niepotrzebny i wyścig niepotrzebny. A że ja mam trochę teraz czasu, postanowiłem na nowo wskrzesić ten wyścig. A że byłem zawodnikiem i policyjnego klubu sportowego i byłem trenerem w policyjnym klubie sportowym, jest mi to sercu bliskie. Jak mówią organizatorzy, aktywność z udziałem roweru w Polsce jest bardzo popularna. Niestety brakuje nam zawodowych kolarzy. Mamy taką typową imprezę popularyzatorską, ale dla zawodników już ścigających się w klubach, trenujących regularnie. Zatem jest to dosyć ambitne przedsięwzięcie z tego względu, że to nie jest typowy wyścig na kreskę, ale stymulujemy młodzież i troszeczkę starszych zawodników do wielokrotnego ścigania się. Mamy co określoną równą liczbę okrążeń, tak zwane finisze lotne, na których zawodnicy zdobywają punkty. Jeżeli jest ktoś tak mocny, że nadrobiłby okrążenie nad resztą peletonu, to ma dodatkowe punkty, dodatkowy bonus. A potem właśnie liczy się, kto ile pozbierał punktów na tych lotnych finiszach. Będzie startowało sporo młodych zawodników i tutaj to poświęcenie, jeśli chodzi o kolarstwo, no jest bardzo duże. Sport bardzo wymagający, dużo wyrzeczeń trzeba poświęcić, dużo pokory i cierpliwości. Co istotne, Kryterium Asów pomyślane zostało tak, by swoje miejsce mieli w peletonie również ci, którzy czują się na siłach podjąć rywalizację z zawodowcami. Te starty traktujemy jako takie treningowo-przygotowawcze do na przykład takiego wyścigu jak etapówka dookoła Mazowsza, żeby się przygotować dobrze, to jest wyścig z elitą, no ale tutaj też jest całkiem niezłe ściganie, no bo też startujemy z elitą. Do soboty ściganie obserwować można w Katowicach, natomiast w niedzielę zawodnicy przeniosą się do Pszczyny.